Dzień dobry kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Mam nadzieję, że nie przeszkadzają wam te bluzy w tle, bo nie. Nie, czekajcie, trochę psujemy estetykę. Okej, teraz chyba lepiej. I dzisiaj przychodzę do was z filmikiem, który był raz na moim kanale i spodobał wam się i powiedzieliście, że chcielibyście ich więcej. Tak, Lunka czuje już jedzenie, więc niucha i będzie to, moi drodzy, mukbang. Dokładnie tak, mam tutaj pyszne jedzonko, ale zanim przedstawię, co dokładnie tutaj mam, opowiem wam, o czym będę dzisiaj gadać, z racji, że mukbang polega na tym, że trochę się je. Boże, Luna tutaj z każdej strony próbuje się do mnie dostać. A więc opowiem wam dzisiaj historię, z którą w sumie rzadko się z wami dzieliłam, w sensie wiedzieliście bardzo mało, naprawdę bardzo rzadko o tym wspominałam. Raczej się nie dzieliłam tym, ale spostrzegawczy gdzieś to tam wyciągnęli. I teraz też na moim TikToku jest nowa Luna. Nie wolno, bo pójdziesz na dół. I teraz też na moim TikToku zaczęłam opowiadać coraz więcej story time'ów, także zapraszam was bardzo serdecznie na mojego TikToka, jeżeli jeszcze mnie tam nie obserwujecie, bo naprawdę staram się od tego roku tam aktywnie mieć też z wami kontakt. Takie, no i właśnie polubiłam bardzo robić takie story time'y, polubiłam z wami gadać i tak dalej i stwierdziłam właśnie, że na YouTubie też rozpocznę taką serię i będę wam trochę opowiadać takich bardziej spicy rzeczy z mojego życia. I właśnie tam widziałam w komentarzach, że kilka razy powtórzył się komentarz, czy nagram właśnie story time dotyczące tej historii, o której dzisiaj wam opowiem, i były komentarze, że wątpicie, ale moi drodzy, przygotowałam się na to i z racji, że jest to, no powiedzmy, już zamknięty rozdział w moim życiu, stwierdziłam, że wam o tym opowiem, więc dzisiaj opowiem wam historię o takiej mojej relacji, powiedzmy situationship, tak się teraz mówi na takie rzeczy. Nie był to związek, ale była to taka bardziej, no, poważna relacja. Wydaje mi się, że jedna z poważniejszych, najpoważniejsza w moim życiu, okej, nie będę tutaj wymyślać, najpoważniejsza w moim życiu. Tyle i dzisiaj właśnie opowiem o chłopaku z Miami, czyli o tym temacie tabu, który pojawił się na moim profilu, kim jest chłopak z Miami. No i dzisiaj wam o tym opowiem, ale najpierw, co mam tutaj pysznego do zjedzenia? Jeszcze chyba zdejmę ten sweter, bo będzie mi trochę w nim za gorąco. Okej, kochani, a więc dzisiaj mam jedzenie z restauracji, która się nazywa, uwaga, uwaga, Mandarin House Restauracja. Jest to restauracja na Malarskiej we Wrocławiu i jest to właśnie taka restauracja z mega dobrym jedzeniem. Odkryli ją moi rodzice i naprawdę mają pyszne jedzenie i dzisiaj wzięłam takie 3-4 w zasadzie nasze ulubione dania i to nie jest wszystko, co tutaj mam, z racji, że tutaj jeszcze na drugim stole jest przystawka i mam tutaj, słuchajcie, tutaj pierożki, jedne są z indykiem i chyba grzybkami, a drugie są z dynią i z grzybami, no i dodatkowo do tego mam dwa sosy, jeden sojowy, drugi jakiś taki ostry i tutaj następnie na drugie danie, tutaj są w zasadzie dwa dania, z racji, że mamy tutaj kaczkę, ona się jakoś tak dziwnie nazywa Thai coś tam, coś tam. I tutaj mam jeszcze bakłażana w takim pyszniutkim, słodko kwaśnym sosie, oczywiście ryż, jakieś warzywka do tego były, także tak by się to prezentowało, ale wydaje mi się, że zacznę od pierożków, będziemy wspólnie razem testować. Bardzo polecam tą knajpę, jak będziecie we Wrocławiu lub jesteście z Wrocławia, to koniecznie sobie sprawdźcie, bo mają naprawdę pyszne jedzenie. W ogóle nie wiedziałam, jak to tutaj rozstawić, do teraz zastanawiam się, czy może czegoś jeszcze nie podstawić pod ten talerz tutaj, ale nie mam za bardzo czego. No ale dobra, mam nadzieję, że tak będzie dla was w porządku, także zaczniemy od pierożka i przejdziemy już do historii, którą mam wam dzisiaj do opowiedzenia, bo myślę, że będzie trochę grubo, w sensie nie wiem, jakoś tak bardzo lubię tą historię i jest to jakaś tam spora część jednak takich moich relacji, powiedzmy, damsko-męskich, także co, zacznę sobie od pierożka, bo ja już tutaj naprawdę jechałam po to, stałam 1,5 godziny w korku, nie przemyślałam o tym, że jadę o 16 do centrum Wrocławia, no ale mniejsza z tym. Próbuję pierwszego pierożka, ten jest chyba z dynią, nie wiem. Mogłam podgrzać, bo trochę zimne, ale trudno. Mega, mega dobre. Kocham tą restaurację. Bakłażan. Okej, słuchajcie, no więc przechodzimy do historii, którą pewnie większość z was tutaj przyszła na ten odcinek, żeby ją posłuchać. A więc historia zaczyna się w 2021 roku chyba, tak, gdy pojechałam wraz z moją koleżanką z liceum, pojechałyśmy na 3 tygodnie na kurs językowy IF do Miami.
generalnie mega fajnie, bo to były pierwsze ever wakacje, na które pojechałam z kimś, kogo znam. Tak wiecie, tak nieprzypadkowo, tylko tak z kimś, kogo znam. I w sumie, mimo to, że jakby ja z tą koleżanką już nie mam za bardzo kontaktu i wtedy też nie miałyśmy jakichś takich najlepszych relacji już jak jechałyśmy na ten kurs, niż tak jak wtedy, kiedy planowałyśmy jechać na niego i kiedy rezerwowałyśmy, to mimo wszystko mega fajnie wspominam ten wyjazd, bo nie wiem, jakoś było tak fajnie. Obydwie też wtedy kończyłyśmy 18 lat na tym wyjeździe w ogóle, więc fajnie, chociaż nie był to jakiś mój wyjazd marzeń, nie wiadomo jak byłam tam szczęśliwa, to mimo wszystko bardzo mi się podobało, więc byłyśmy 3 tygodnie same razem właśnie na wyjeździe, no i wiecie, tam sobie chodziłyśmy na zajęcia, zwiedzałyśmy sobie Miami. Był ostatni dzień i generalnie, jak nie wiecie, na IF-ie w Miami jest coś takiego, że jak jesteście niepełnoletni, to macie curfew, czyli taką godzinę, o której musicie wrócić do apartamentu każdego dnia praktycznie, w sensie apartamentu, do akademika, każdego dnia. No i z racji, że my wtedy już obydwie miałyśmy 18 lat, to stwierdziłyśmy, że ostatniego dnia przed naszym wyjazdem, dosłownie na drugi dzień, lot miałyśmy chyba jakoś o 16, wyjeżdżałyśmy chyba jakoś 13-12 na lotnisko, coś takiego. No i z racji, że miałyśmy obydwie 18 lat, stwierdziliśmy, że chcemy wyjść. No i właśnie zabraliśmy naszych znajomych, spiknęliśmy się jeszcze z inną grupą osób, którzy też byli z Polski, którzy też chcieli gdzieś wyjść, no i wszyscy poszliśmy do klubu, do którego wtedy tak bardzo często się chodziło na imprezy, właśnie jak ja byłam na IF-ie, to praktycznie wszyscy chodzili do tego klubu na imprezy. On się nazywał Da Grip chyba, coś takiego, no Da Grip. No i właśnie tam wszyscy chodziliśmy na imprezy, bo wiecie, tam w Miami najczęściej można było od 21 wchodzić do jakichś klubów, no ale tam różnymi jakimiś sposobami dawało się wejść, jak się nie miało 21 lat. No i właśnie taką dość sporą grupą poszliśmy na te kluby, na tą imprezę, zrobiliśmy sobie też before u nas jeszcze w pokoju, w akademiku i tak dalej. No i pojechaliśmy na tą imprezę, no i jak się okazało, grupa Polaków, z którymi się połączyliśmy, znali, już wcześniej byli w tym klubie i w ogóle już wcześniej dużo imprezowali w Miami, no i oni poznali takich chłopaków, którzy studiują w Miami, no i mieli tam jakieś apartamenty w ogóle w centrum Miami i taki, tacy też byli tacy imprezowi, oni nam powiedzieli, że oni już chyba będą w tym klubie, że coś takiego, że wynajęli loże i w ogóle. I spiknęliśmy się właśnie z tymi dziąkami, wszyscy się tak zaczęliśmy poznawać. No i wtedy właśnie poznałam tego chłopaka, o którym mowa. Generalnie, no to było no, prawie 3 lata temu, no tam 2,5 roku temu. Ale generalnie, no minął już dość spory czas od tego, więc ja wszystkiego nie pamiętam. Jeszcze wiecie, to była impreza, generalnie fajna zabawa, więc nie wszystko z tego pamiętam dnia. Ale pamiętam, że weszliśmy na tą imprezę, no i zaczęliśmy się widać z tymi chłopakami właśnie z Miami, którzy tam mieszkają. Jeden taki chłopak, nie wiem czy jakby ja mu wpadłam w oko, bo zaczął od razu do mnie zagadywać. Nasi tam znajomi poszli na loże, a ja w sumie z nim bardzo długo gadałam. Pytał się o różne rzeczy, skąd jestem, na ile przyjechałam. No i właśnie mowa o tym chłopaku. I ten chłopak nazywa się Juan, moi drodzy. Juan, dokładnie. No i właśnie gadaliśmy sobie, okazało się, że on jest Ekwadorczykiem, tylko że studiuje w Miami, mieszka tutaj i w ogóle przez czas studiów. Całą noc praktycznie w tym klubie przegadałam z nim, ja nawet nie pamiętam, czy za bardzo tańczyłam z moimi znajomymi, miałam wrażenie, że praktycznie tylko z nim, z racji, że on jest z Ekwadoru, uczył mnie też jakichś hiszpańskich tańców, uczył mnie też jakichś słów po hiszpańsku i tak dalej, ja coś tam próbowałam go uczyć po polsku, no i generalnie wiecie, jak to jest w klubie, jak są pełnoletnie osoby, coś tam kręcił generalnie bajerę. Ja miałam takie w sumie spoko, wiecie, no przystojny chłopak, kurde, wydaje się sympatyczny. Może w końcu poznam kogoś fajnego w swoim życiu. No i sobie z nim gadałam, tańczyliśmy. No i w pewnym momencie, kurde, ja nie wiem, czy mam tutaj lecieć tak po całości, czy nie po całości. No i on chciał mnie pocałować, więc ja się odsunęłam. I on takie mówi, że o co chodzi, że czy przekroczył jakąś granicę, czy coś w tym stylu. Tak ja mówię, no, że ja nie całuję się w klubach. To było najlepsze. I on takie, okej, okay, nie całuję się w klubach. I ja takie, no, że nie bardzo. I on takie mówi, okej, no to możemy wyjść przed klub. I ja takie, nie. Ale on generalnie zrozumiał, to miał być żart. Powiedział, że nie, no sobie żartuję i w ogóle. I właśnie to, co mi się w nim podobało, to, że on był bardzo taki naturalny. W sensie, tak próbował sobie żartować, ale też wiecie, tak wiedział, żeby nie przekraczać pewnych granic. Jak na coś się nie zgadzałam, to mówił, że okej, okay, że spokojnie, że jakby nie zamierza tutaj nic takiego robić. Więc po prostu było po nim widać, że nie jest takim, wiecie, typowym studniarzem z klubu, tylko że jest dobrze wychowany, że po prostu jakby zna granicy dziewczyn, jeżeli którejś coś nie pasuje, to że on nie będzie przekraczał tych granic.
A takich chłopaków czasem mam wrażenie brakuje, zwłaszcza w Polsce. No i właśnie sobie tańczyliśmy, cały czas sobie gadaliśmy. No i w końcu się mnie pyta właśnie, kiedy wyjeżdżam. No ja mu powiedziałam, że no w zasadzie to jutro. I on takie, jutro? Co? Wiadomo, wszystko oczywiście po angielsku było, ale wam nie będę mówić tutaj po angielsku. Mówił, że co? Jak to jutro? Że to było słodkie, ale z drugiej strony taki, wiecie, trochę bajerant i tak dalej. Powiedział coś w stylu, że co? Właśnie poznał najlepszą dziewczynę w jego życiu i teraz się dowiaduje, że ona jutro wyjeżdża. I ja tak mówię, no niestety tak, no że wyjeżdżam jutro. Przebukuj, coś tam mówił mi, żebym przebukowała, to ja tak nie mogę, bo wracam do Polski, zaraz wyjeżdżam na kolejne wakacje, bo to był czas, gdzie ja później, praktycznie dwa dni później po powrocie wyjeżdżałam do Bułgarii z Kariną na wyjazd, na kolonię do Bułgarii. Mówię mu, że nie mogę. Miałam takie, kurde, że... Ale że w takim razie jutro, przed moim wyjazdem, on po mnie przyjedzie i zabierze mnie na trip po najlepszych miejscach w Miami. Ja takie mówię, że no kurde, że spoko, ale że ja ten samolot, wiesz, no ja muszę być na lotnisku dość wcześnie. I on, dobra, nie przyjmujmy się, wstaniemy wcześniej, ja cię naprawdę zabiorę, wszędzie pokażę ci, odwiozę cię później na lotnisko, weźmiesz swoją walizkę i cię od razu odwiozę. Ja jak lubię spontan, to nie byłam do tego planu przekonana, bo wiedziałam, jak to będzie. Jeszcze nie wiedziałam, jak się potoczy ta noc. Ale wiedziałam generalnie, że nie ma szans, że wstanę wcześniej po imprezie i będę jechała po różnych miejscach w Miami. Chociaż brzmiało to super, nie powiem. Jeszcze nie spróbowałam tej kaczki, w sensie spróbowałam, bo już ją jadłam, ale jeszcze dzisiaj nie spróbowałam, także próbuję. Ona jest strasznie nasiąknięta tym sosem. Ona jest taka chrupiąca, że w ogóle mega... No i generalnie imprezy w Miami zaczynają się dość późno, więc była już chyba jakoś druga w nocy. No i mi już generalnie odpadały nogi, jeszcze miałam strasznie niewygodne buty. I mówię do moich tych koleżanek, że ej, słuchajcie, dawajcie, już spadamy, zwijamy się. One też już mówią, dobra, wracamy. No i tak stwierdziliśmy, że dobra, zbieramy się. No i nagle, no i ktoś właśnie z tych chłopaków z Miami wypalił z pomysłem, żeby jechać do nich na after, do tych apartamentów w Miami. No i ja byłam taka, nie, kurde, nie chcę już nigdzie jechać, ja chcę jechać do łóżka, spać i generalnie, no, straszną nudziarą się wydawałam pod względem tego wieczoru, ale serio, byłam padnięta, jeszcze wiedziałam, że my na drugi dzień mamy lot, musimy wstać, ogarnąć się i tak dalej. No i mówiłam, że nie, no nie ma szans, że możecie jechać, ale ja wracam. No i właśnie ta moja koleżanka z liceum właśnie powiedziała, nie, no dawaj, jedziemy na te apartamenty, że nie będziemy długo. No to ja takie mówię, dobra, ale że max chyba tam o czwartej czy coś takiego, powiedziałam, że wracamy. Nawet nie, chyba to było jeszcze wcześniej, kurde, nie pamiętam, ale generalnie, no, chciałam wrócić wcześniej, okej? Okay? Chciałam wrócić wcześniej. I ona mówi, dobra, obiecuję, że zamówimy wtedy Ubera i wrócimy. No ja tak mówię, dobra, no co, jedziemy. Ja cały czas coś tam z tym chłopakiem sobie gadałam, wiecie, to było takie, mam tak, że 2023 rok, trochę przeskoczę teraz tematem, to był taki rok, z którym ja się chyba najwięcej w moim życiu spotykałam z różnymi chłopakami. W sensie, wiecie, wychodziłam na randki, umawiałam się, może też kiedyś poruszę ten temat, tylko tak naprawdę z Juanem i jeszcze z jednym chłopakiem w moim życiu miałam coś takiego, że faktycznie naprawdę, wiecie, czułam, że to nie jest taka, wiecie, kumpelska relacja, gdzie my po prostu jesteśmy ziomkami i się dogadujemy, potrafimy się dogadać, tylko że jest to taka faktycznie, wiecie, no, że jest chemia po prostu. I że po prostu mamy, że ciągnie nas do siebie, tak. No i tylko miałam tak dwa razy w życiu z jakimś chłopakiem. No i właśnie z Juanem tak było, więc od razu tam, jak weszliśmy do Ubera, no to tam się dziewczyny mnie pytały, Juan siedział na przodzie z kierowcą, no a my siedziałyśmy z tyłu, reszta pojechała autem tam jakiegoś innego chłopaka, no i tam dziewczyny się od razu mnie pytają, że no, że co ty tak z nim kręcisz, coś tam, ja takie mówię, no nie wiem, no, że co, przyczepił się, to gadam. Oczywiście nie, żartuję, powiedziałam, że po prostu sobie gadamy, że no fajny chłopak się wydaje i tak dalej, i że w sumie tyle, no zobaczymy, jak będzie, nie? No i przyjechaliśmy do tego apartamentu jednego chłopaka, to nie był wtedy apartament Juana, tylko innego chłopaka. W ogóle tam jest tak boski widok na całe Miami z tych apartamentów, że to jest naprawdę niesamowite, pięknie tam jest. I w ogóle te apartamenty też są kozak, ja bardzo mam dobre skojarzenie z zapachem mięty połączonego z chlorem, bo bardzo dobrze mi się to kojarzy z racji, że właśnie w tych budynkach, one nazywają się te budynki The Mint albo Mint, coś takiego. W tym budynku jest generalnie fontanna, więc jest chlor, bardzo tak intensywny, bo ta fontanna jest serio wielka, ale oprócz tego w budynku jest rozpylany zapach mięty i właśnie mięta w połączeniu z chlorem mega dobrze mi się kojarzy i w ogóle z wspomnieniami z Miami, właśnie z nocami spędzonymi w tych apartamentach i tak dalej. Pojechaliśmy na te apartamenty, no i tam jeszcze sobie coś tam piliśmy, imprezowaliśmy, generalnie kontynuowaliśmy imprezę, tańczyliśmy, śpiewaliśmy, puściliśmy muzykę, generalnie mega fajnie, ale to już nie był moment, w którym ja gadałam z Juanem. Z racji, że on nagle zaczął gadać z inną dziewczyną,
I to tak właśnie siedzieli sobie na kanapie i tak coś tam, on jakoś tak trzymał rękę, wiecie, no dziwnie to wyglądało. I generalnie ja stwierdziłam, okej, Playboy, no to ja jakby skreślam i tak dalej. No i już do końca tej nocy nie gadałam z nim, nie zamieniłam z nim słowa, nie pożegnałam się z nim ani nic. No i właśnie chłopak, u którego byliśmy w tych apartamentach, o 5 rano chyba wypalił, żeby iść na basen, bo się otworzył basen tam od 5, żeby iść na basen, który oni mają właśnie w tym apartamencie, tam kilka pięter niżej. No i wskoczyliśmy wszyscy do tego basenu. No i nie mieliśmy strojów kąpielowych, wszyscy się porozbierali po prostu do bielizny. No a Juana z tą dziewczyną dalej nigdzie nie było. No i o 6 wróciliśmy do akademika, położyłyśmy się z Kornelią spać, później się przebrałyśmy, umyłyśmy, musiałyśmy umyć włosy, no bo wiadomo, wszystko było mokre, z chloru i tak dalej. Przebrałyśmy się, no i tak naprawdę od razu praktycznie pojechałyśmy na lotnisko. Ja nic praktycznie nie zjadłam, a przez to, że mówię i wiecie, im robię sobie przerwy w jedzeniu, to zaczyna mi się trawić i przez to robię się coraz bardziej pełna, a nic praktycznie nie zjadłam. No ale siedzimy sobie na lotnisku, mamy chyba 30 minut do boardingu. I nagle dostaję wiadomość na Snapchacie, że wiem, że pewnie już siedzisz na lotnisku i że zaraz odlatujesz, ale mega miło było cię poznać i że jesteś świetną dziewczyną, że jesteś piękna i w ogóle. I jeżeli jeszcze kiedyś padniesz do Miami, to koniecznie do mnie pisz. Ja miałam takie, tak, teraz do mnie z takimi tekstami wyjeżdżasz. Pisałam generalnie, że tak, że spoko, że to może napisz do tej drugiej dziewczyny, bo ona jeszcze jest w Miami. I on napisał, do jakiej drugiej dziewczyny? No, że do tej, z którą później zniknąłeś, jak my byliśmy na basenie. I że on napisał, że z nikim nie zniknął, że on po prostu poszedł spać, że się nie pożegnał, po prostu sobie poszedł do swojego apartamentu i poszedł spać, ale że z nikim nie zniknął. Że to prawda, gadał z nią sobie na kanapie, ale że później, jak my poszliśmy na basen, to on zwinął się do siebie. Ja miałam takie, że nie wierzę ci, ale okej. I faktycznie tak było, bo ja później gadałam z tą dziewczyną i faktycznie do niczego nie doszło, ani nic w tym stylu. No i co? No i jak sprawy potoczyły się później, po moim wyjeździe? Ja później pojechałam do Bułgarii, jak wróciłam z Bułgarii, to praktycznie od razu zaczął się nowy rok szkolny, wrzesień, więc jakby czas wrócić do swoich obowiązków, czas skupić się na maturze, koniec podróży. No ale ja przez ten cały czas, kiedy byłam w Bułgarii i kiedy zaczął się nowy rok szkolny, i w ogóle, no przez ten cały czas, aż do września, cały czas z nim pisałam, cały czas sobie pisaliśmy, wysyłaliśmy sobie snapy, trochę gadaliśmy, trochę głosówkami, trochę coś, opowiadałam co u mnie, on opowiadał co u niego, generalnie tak wiecie, no poznawaliśmy się, jak to na początku takich relacji, dużo właśnie pisaliśmy, on generalnie był mega słodki, jak sobie teraz o tym myślę z perspektywy czasu, to naprawdę to był mega słodziak. Jeszcze lekko się wtrącę z racji, że właśnie montuję ten filmik i stwierdziłam, że zapomniałam o jednej rzeczy, która też jest dość słodka i urocza, z racji, że jak wyjechałam z Miami, to Juan dodał na swojego Instagrama post i w opisie tego postu było napisane po hiszpańsku, czyli w jego ojczystym języku, ale tłumacząc na polski było napisane wszystko co kocham albo wszystko co lubię upija mnie albo mieszka daleko. No i ja miałam takie jak czytałam, kurde, o co chodzi? No i jak później już przyjechałam do niego chyba za drugim razem, to powiedział mi właśnie, że to było o mnie, więc uroczo. No i przyszedł listopad. No i moi rodzice mają swoją rocznicę. No i jak oni mają rocznicę w listopadzie, to zawsze sobie gdzieś wyjeżdżają na jakiś wyjazd. No i stwierdzili, że chcą jechać do Miami. No i ja generalnie opowiedziałam wszystko mamie i tak dalej, jak wyglądała cała sytuacja z tym chłopakiem. I ona wiedziała o tym, że z nim pisze, wiedziała o tym, że utrzymuje z nim kontakt i w ogóle. No i właśnie jak dowiedziałam się o tym, że jedziemy do Miami, to takie miałam, no fajnie, fajnie, też bym chciała. No i mama powiedziała, że jak jestem taka zakochana, to żebym jechała z nimi. W środku roku szkolnego, gdzie ja mam zajęcia i wiecie, przygotowuję się do matury i w ogóle mam zaliczenia, mam próbne matury i w ogóle wszystko, wszystko. Więc jakby na początku sobie pomyślałam, nie, nie zrobię tego, matura jest ważna, nauka, moja pani z polskiego by mnie zabiła. No ale później sobie myślę, a wiecie co, raz się żyje. No i pojechałam. No i jak przyjechałam do Miami, to najlepsze jest to, że się rozmyśliłam i się nie chciałam z nim spotykać, bo jakoś tak zaczęłam się stresować tym. Ja jestem w ogóle straszna boi dupa, jeśli chodzi o jakieś spotkanie z chłopakami, randki, ja się tym wszystkim mega stresuję. No ale mama mówi, no co ty, daj spokój, przyjechałaś tutaj dla niego, no to spotkaj się z nim. Podczas tego wyjazdu spotykaliśmy się kilka razy. Raz byliśmy na takiej, powiedzmy, randce, w restauracji, byliśmy też na spacerze, byliśmy na jakichś takich torcikach, on mnie zabrał na jakieś takie torty. Jeszcze mała ciekawostka, z racji, że dostałam od niego naszyjnik, który jest trochę zaplątany z innymi naszyjnikami, no bo
Dawno go nie miałam i słuchajcie, jest tu wygrawelowana moja literka W, ale jak wiecie, on się nazywa Juan, no i jakby to jest imię, jakby ja go zawsze nazywałam Juan, ale prawda jest taka, że jego imię jest dwuczłonowe i wszyscy na niego wołają Juan Diego, no i inicjały to jest JD i z tyłu miałam właśnie JD. U nas w Polsce wiadomo, z czym się kojarzy JD, no ale on o tym nie miał żadnego pojęcia, także to też taka śmieszna historia, że no przez chyba pół roku nosiłam dzień w dzień naszyjnik z JD. Także śmiesznie. No w ogóle mega fajnie wspominam ten wyjazd, pamiętam, że on był super. Byliśmy też na imprezie, byliśmy też na jakichś drinkach, także no naprawdę mega fajnie wspominam ten czas. No i generalnie wtedy mam nadzieję, że najbardziej to tak jakoś rozkwitło to wszystko. To byliśmy taki wspólny vibe i w ogóle ja miałam takie, że jak wyjeżdżałam, to z jednej strony się cieszyłam, że wyjeżdżam, ale z drugiej strony miałam takie, że kurde, że... No, że szkoda, że dzieli nas tak dużo kilometrów, nie? Ja jestem osobą, która nie byłaby w stanie być w związku na taką odległość. Okej, na odległość jakąś może tak, ale nie na taką odległość. No nie, ja po prostu osobę, którą kocham, z którą jestem, muszę mieć blisko siebie. Chcę, żeby ona mnie wspierała, ja chcę wspierać ją. A na taką odległość, wiecie, to nawet nie chodzi o zaufanie, że nie wiesz, co się tak naprawdę dzieje u tej drugiej osoby, tylko chodzi generalnie o taką bliskość, która ona byłaby bardzo ograniczona. Gdyby moje wakacyjne love się nie kończyło i love story dalej. Później dalej cały czas pisaliśmy, utrzymywaliśmy kontakt. Ja go też nauczyłam kilka zwrotów po polsku, bo on się mnie zapytał, jak jesteś najpiękniejszą kobietą na świecie po polsku. No i ja mu powiedziałam, że jesteś najpiękniejszą kobietą na świecie i później cały czas mi to powtarzał. Zapamiętał to, później mi to wysłał, jak wróciłam do Polski, wysyłał mi to w głosówkach właśnie, jak mówi to po polsku. Jeszcze jak dzieli nas tak duża różnica czasowa, ciężko było się zgadać, żeby jakoś pogadać, ciężko było się zgadać, żeby znaleźć czas. No wiecie, to odpisywanie było takie... Generalnie to wszystko było ciężkie. Ja też jestem osobą, która ma naprawdę problem z odpisywaniem. W sensie ja na przykład widzę jakąś wiadomość i ja jestem w stanie sobie wymyślić, że ja na nią odpisałam, a tak naprawdę na nią nie odpisałam. A jeszcze w ogóle powiem wam o przypałowej historii. Z racji, że jak byłam właśnie wtedy w tym Miami z moimi rodzicami, ja go zaprosiłam na moją studniówkę. Bo on powiedział, że on bardzo chce przyjechać do Polski. On jeszcze ma kolegę w Czechach, takiego mega dobrego kolegę w Czechach, więc jakby powiedział, że jasne, że chce, że w ogóle co to za pytanie, że oczywiście, że tak, że chce przyjechać do Polski, chce zobaczyć, gdzie ja żyję, że chce zobaczyć, jak wygląda to wszystko i tak dalej, chce poznać moich znajomych. I w ogóle no mega, jasne, że tak. I tak się bardzo tym wszystkim podjarał. Ale ja później... Jest mi strasznie głupio. Ja strasznie mnie zgubiłam, naprawdę. Ja później trochę spanikowałam. Ja znam też swoich znajomych, że oni trochę potrafią odpierdzielać. Generalnie, no wiecie też, jak miałby się bawić do polskiej muzyki, a taka w większości leciała na polskiej studniówce. Powiedziałam mu, że ze względu na fit są restrykcje i mogę zaprosić tylko osoby jakby z mojej szkoły, co było nieprawdą. Okłamałam go. Tak podjarał i w ogóle, że po prostu nie chciałam mu robić przykrości, wiecie, o co chodzi. No i na swoją studniówkę poszłam z moim kolegą z gimnazjum. Kończył się semestr, przyszedł nowy rok, no i trzeba było robić powoli plany na wakacje. No i to był rok, w którym ja chciałam pojechać bardzo na Hawaje, na IFA, razem z moim kolegą wtedy z Kajetanem. Z drugiej strony pojechałabym też do Miami i wiecie, ja zawsze wam mówiłam, że ja lubię Miami i że jestem fanką Miami i że kocham, ale no prawda jest taka, że przez to, że tak lubię Miami, to bardzo też wpłynął na to Juan mimo wszystko. Generalnie ja stwierdziłam, że kurde, że... To się nie uda. Jeżeli my się nie będziemy spotykać, to się nie uda. A wiecie, ja już byłam taka naprawdę w to zaangażowana. No i ja stwierdziłam, że ja chcę pojechać jeszcze raz do Miami i się przekonać. I zobaczyć, czy to jest to, czy nie jest to. No i właśnie wtedy po 2 tygodniach na Hawajach postanowiłam, że wykupię jeszcze kurs na 2 tygodnie w Miami. Tylko i wyłącznie dla niego. Tylko i wyłącznie dla niego tam pojechałam. No i on powiedział, że kurde, super, że zarąbiście, że on się tak cieszy. I że zrobi wszystko, żeby wtedy być w Miami. I ja takie, co? Że co to znaczy, że zrobi wszystko, żeby być wtedy w Miami? I on mi powiedział, że no bo generalnie na wakacje on wyjeżdża z Miami, wraca do Ekwadoru, do rodziny, ale generalnie on może tam wrócić kiedy chce, tylko że jest problem taki, że rodzice, że tata chce go zabrać na wyjazd, jakiś tam wiecie, na wakacje wspólne raz. No więc jakby wysłałam mu od razu termin, w którym ja się pojawię w tym Miami. No i on powiedział, że okej, da radę wtedy. Wiecie, no rok szkolny dalej trwał. U nas troszkę z kontaktem się pogorszyło, w sensie mniej pisaliśmy, jakby mniej czasu na to wszystko było, ja też byłam przed maturą, no naprawdę sporo się wtedy uczyłam. No ale wiecie, mimo wszystko co jakiś czas tam sobie trochę pisaliśmy. W pewnym momencie on do mnie pisze, że słuchaj, że na 99%
raczej nie będzie go w tym terminie w Miami. No i wiecie, co się wtedy stało. Ja wtedy się kompletnie załamałam. Ja już miałam takie, że ja nie chcę tam jechać, że jakby po co ja to wszystko robiłam. On mówił, że tak, że on musi pogadać z tatą, ale że jego tata jest taki, że nie da się namówić. No jego tata generalnie pisał do Juana coś w stylu: ona da radę, ona to ogarnie, niech ona zostanie tydzień dłużej. I jakby, ja nie dałam rady ogarnąć tego, tym bardziej, że wcześniej przez 2 tygodnie byłam na Hawajach, później 2 tygodnie w Miami. No i nie dałabym rady być ten 3. tydzień w Miami. No i byłam generalnie załamana, byłam na niego strasznie zła. Jak byłam na tym kursie na Hawajach, to nagle patrzę, że dostaję od niego wiadomość, bo on coś tam do mnie pisał, ale ja już tak mu odpisywałam średnio, pół na pół, że kurde, jeżeli ja lecę do niego na drugi koniec świata, a on wtedy nie raczy do mnie też przyjechać, bo będę tam przez całe 2 tygodnie, wiecie, on nie musiał przyjeżdżać przez te całe 2 tygodnie, on mógł przyjechać na kilka dni tylko, chociaż się ze mną zobaczyć, jak już jestem w miejscu, gdzie on mieszka. No i on, i patrzę nagle, jestem na Hawajach i dostaję od niego wiadomość. No i patrzę na tą wiadomość, no i widzę, że to jest wiadomość z biletami lotniczymi, że przyjeżdża właśnie do Miami. No i przyjechał do Miami na w sumie 4 moje ostatnie dni, kiedy tam byłam. No i ja wtedy cała złość wyparowała. I mega się ucieszyłam i generalnie właśnie zdzwoniliśmy się. On powiedział właśnie, że próbował i że się udało i że się mega cieszy i w ogóle. Bo wiecie, bo do tej pory całe zaangażowanie było z mojej strony. Ja do niego przyjeżdżałam za każdym razem. Wiadomo, że może jakbym nie odwaliła z tą studniówką, to może on by też do mnie przyjechał i pokazał to zaangażowanie, ale do tej pory za każdym razem to zaangażowanie było z mojej strony. W końcu jakby odczułam to, że jemu też na tym zależy, że wiecie, to nie jest tak, że ja jestem dla niego ważna tylko kiedy ja tam jestem na miejscu w Miami, tylko że on faktycznie kupił te bilety i przyjechał do tego Miami specjalnie dla mnie, kiedy ja właśnie tam wtedy też byłam. Pierwsze spotkanie, jakie nasze było po takim czasie, to ja stwierdziłam, że to nie chcę, żeby to była jakaś randka, tylko chcę, żeby to była impreza. No i zgarnęłam właśnie moje dziewczyny. Wtedy mieszkałam w rezydencji z 2 dziewczynami z Holandii i drugą z Norwegii. No i właśnie zgarnęłam je na imprezę. Pojechaliśmy. Juan zaproponował, żeby to było tak, żeby zrobić u niego na początku bifo. Że to była impreza, to też pozwoliło nam trochę tak poluzować gumę i tak dalej, żeby nie stresować się tym wszystkim. No i co? I generalnie właśnie pojechaliśmy później do klubu. Była fajna impreza. Właśnie też z moimi dziewczynami z pokoju. No generalnie mega fajnie było i też mega fajnie wspominam ten wyjazd, kilka ostatnich dni raczej, no bo później po prostu się spotykaliśmy już częściej, ja do niego przyjeżdżałam, jeździliśmy sobie w różne miejsca, jeździliśmy sobie na jakieś takie randki powiedzmy i tak dalej. Właśnie on mnie zabierał w różne miejsca, ja mu też pokazywałam też jakieś fajne miejscówki albo po prostu miejscówki, które on zna, ale mi się na przykład podobają i tak dalej, proponowałam coś na przykład, więc no po prostu wiecie, sobie tak się spotykaliśmy, randkowaliśmy sobie, można powiedzieć, że to była taka no relacja, że serio, zachowaliśmy się jak chłopak i dziewczyna, ale mimo wszystko, wiecie, dystans to było męczące. Fajnie było, jak ja byłam tam z nim, ale kiedy wracałam do Polski, było ciężko. Ja też jestem lojalna, więc ja wtedy, kiedy z nim kręciłam, to nie spotykałam się z żadnymi innymi chłopakami albo coś w tym stylu. W sumie dobre pytanie, bo nigdy nie pytałam o to jego, więc nie wiem, jak to było z jego perspektywy. No ale właśnie ja nigdy się nie spotykałam z jakimiś innymi chłopakami, kiedy my jakoś tam kręciliśmy i tak dalej. A w ogóle jeszcze wam powiem, jak wyglądała nasza pierwsza randka. To właśnie było wtedy, kiedy ja przyjechałam pierwszy raz do niego z moimi rodzicami. No i właśnie pierwsza randka to polega na tym, że ja przyjechałam do niego właśnie na kampus, na Miami University i on mnie oprowadził po całym kampusie. W ogóle to naprawdę wygląda tak jak w filmach, w sensie to tak wygląda, wiecie, jakaś szkoła z High School Musical czy coś w tym stylu, taka typowa amerykańska, i też byłam z nim na imprezie w bractwie, także to też jest w ogóle temat zupełnie inny, może to bardziej na jakiś story time, ale właśnie też mega fajnie, bo wiecie, przedstawił też mnie moim kolegom i ci koledzy też mnie od razu zaobserwowali na Instagramie i pisali coś tam do mnie. Właśnie ten fakt, który ja pominęłam w ogóle, zapomniałam o tym, no ale wiecie, to też miało miejsce dawno temu, więc jakby wydaje mi się, że to normalne, ale no właśnie pamiętam, że też ci koledzy nas wspierali i też na przykład jak wiecie, jak byliśmy na jakiejś wspólnej imprezie czy coś w tym stylu i gdzieś tam on odchodził na bok, zostawił mnie na chwilę z tymi kolegami, to też mi zadawali jakieś takie pytania, wiecie, wstępne, czy się nadaje, czy nie. No i ostatniego dnia przed moim wyjazdem, wtedy jak byłam na tym kursie językowym, pojechałam do niego. Mieliśmy taką rozmowę pod koniec, jak chcemy, żeby to wyglądało. Mówiłam, że ja nie wiem, kiedy wrócę w najbliższym czasie do Miami. Tak, jak wróciłam do Polski, uświadomiłam sobie jedną rzecz, że
To właśnie jest to, czego ja nie chcę. No i ja przez to właśnie też się ograniczam. A może ktoś się pojawi na mojej drodze i wtedy co ja mam zrobić? No i właśnie po tym wyjeździe stwierdziłam, że będę troszkę zmniejszać ten kontakt, że będzie on coraz mniejszy i mniejszy. No i jak wiecie, w tym roku, znaczy się w zeszłym, na święta w zeszłym roku, w 2023, pojechałam do Miami. No i pewnie się zastanawiacie, jak to wyglądało, czy my się spotykaliśmy i tak dalej, że on mnie napisał generalnie, że wow, że jesteś w Miami, że super, bo zobaczył na moich relacjach, no, że jeżeli będziesz chciała się spotkać, to pisz koniecznie. No i ja do teraz nie odczytałam tej wiadomości, nic mu nie odpisałam. Stwierdziłam, że tak po prostu będzie lepiej, bo wiedziałam, że jak z nim się spotkam, to znowu będzie on gdzieś mi tam chodził po głowie, a jednak przez cały 2023 rok my nie mieliśmy żadnego kontaktu. Ja też zaczęłam się spotykać właśnie z innymi chłopakami, no i przez ten cały rok nie mieliśmy żadnego kontaktu, no i chciałam, żeby tak zostało. Po prostu. Nie wiem, zobaczymy, wiecie, no ja nie chcę tak skreślać znajomości, bo fajnie jest mieć znajomych na, wiecie, po różnych stronach świata i tak dalej. Gdyby może jakoś inaczej życie się potoczyło, może coś by z tego wyszło, może coś kiedyś z tego wyjdzie. A w ogóle jeszcze taki plot twist, przez to, że pojechałam w listopadzie tam z moimi rodzicami w środku roku szkolnego, w klasie maturalnej, pojechałam z moimi rodzicami na ten wyjazd do Miami na 2 tygodnie. Miałam zagrożenie z polskiego. Moje pierwsze zagrożenie ever w życiu było przez Huan. Bo pojechałam do niej, znaczy przez Holanda, oczywiście się śmieję, przez to, że pojechałam właśnie do Miami. To tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o tą historię tajemniczego chłopaka z Miami. No i nie wiem, co chcielibyście, żebym jeszcze wam tutaj zdradziła, bo ja naprawdę wyłożyłam się tutaj jak na tacy. Zachowam jeszcze trochę tajemnic dla siebie, nie będę się tak obnażać przed wami. No ale generalnie resztę możecie sobie dopowiedzieć, możecie sobie domyślić. Na to wam już pozwalam. No i co? Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. W ogóle niezły mukbang. Za dużo nie zjadłam, także zaraz to zapakuję do lodówki i będzie dla innych. Jeszcze takie ostatnie słowa. Czy ja jestem over it? Nie wiem. Nie jestem w stanie powiedzieć. Szczerze wydaje mi się, że tak, że sobie to jakoś przepracowałam i już mi wszystko, co było z nim związane, minęło. Ale z drugiej strony nie wiem, no bo wiecie, jak byłam na przykład teraz w Miami, to była masa rzeczy, która mi się z nim kojarzyła. No i wydaje mi się, że zawsze jak już będę tam lecieć, to będzie mi się kojarzyć to miasto z nim. No i co, kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie jeszcze raz za oglądanie. Widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Buziaki i pa, pa.